Witam serdecznie w gościnnych progach Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Moim gościem jest Jacek Poniedziałek, aktor Nowego Teatru w Warszawie, juror Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje oraz reżyser. I właśnie, czasami. Czasami reżyser i właśnie o sztuce reżyserii chciałbym z Tobą porozmawiać, ale zacznijmy od wspomnienia jeszcze z początku lat 90. Bo nie wiem, czy wiesz, że pierwszy raz zobaczyłem Cię na scenie właśnie tutaj, w Starym. Grałeś Spotka w Śnie nocy letniej w reżyserii Karin Beyer. Spektakl był pokazywany w ramach jakiegoś międzynarodowego festiwalu, już nie pamiętam. Festiwalu Unii Teatru Europy. A, no właśnie, no właśnie. I wiesz, zapamiętałem tam jedną scenę, mianowicie jako już ten spodek przemieniony, czyli ten osioł, popełniałeś spektakularne samobójstwo na proscenium, uderzając się sztyletem, który przebijał woreczki ze sztuczną krwią, która tryskała po prostu wszędzie i tego dnia akurat trysnęła na cały pierwszy rząd, a ten rząd, w tym rzędzie siedziała śmietanka polskiej krytyki teatralnej. Ja tam dopiero aspirowałem, w każdym razie byłem na tej sali i zostałem zbryzgany krwią. Straszne wspomnienie. No, pamiętam to zamieszanie. Tak, pamiętam to zamieszanie, które ten spektakl wywołał tutaj. Między innymi myślę, że posługiwano się trochę tą krwią, bo to taka anegdota, no to śmieszne, no wiadomo, jakieś takie skandaliczne. Mm-hmm. Przecież nie zrobiłem tego specjalnie. Spektakl powstał pierwotnie w Schauspielhaus w Düsseldorfie, gdzie była bardzo duża odległość między sceną i widownią i tam tą krwią mogło sobie tryskać do woli. Mm-hmm. Tutaj rzeczywiście było wiele ciaśniej. Pierwszy rząd był bardzo blisko, znajdujący się na podwyższeniu sceny, mm-hmm. i ta krew rzeczywiście swobodnie, nie było to moim zamiarem. Natomiast spektakl, no i to myślę, to jest ciekawszy temat, że spektakl się tutaj w Krakowie, aczkolwiek wielu osób się podoba, ale on się spotkał z dużym jakimś mm-hmm. takim no, niezadowoleniem, czy no, nie wiem, bo jak ludzie tak jakoś się mm-hmm. smokali, jakoś tak. Myślę, że to miało związek z tym, że wszyscy wtedy żyli pod takim bardzo, byli pod silnym wrażeniem z nocy letniej Szekspira w reżyserii Rutka Zioły. I tutaj był taki spektakl, bardzo mi się podobał ten spektakl. Tylko to jest zupełnie inna estetyka, zupełnie inna konwencja, zupełnie inne myślenie. No, bardzo teatralem powiedział ten Karin Beyer. Spektakl był troszeczkę taki transgresyjny. I mi się wydaje, że troszkę bardziej osobisty, anarchiczny nawet. No i w Krakowie jakby nie było, Kraków jak wiadomo miasto piękne, ale dosyć ciasne. I nie było tutaj miejsca na drugi, tak znowu genialny, dobry spektakl z nocy letniej. I dlatego myślę, że to się spotkało z jakąś taką niechęcią. Ale przywołuję to przedstawienie również z innego powodu, bo jesteś bardzo ciekawym rozmówcą do tematu przemian w reżyserii w ostatnich 20 paru latach. Bo miałeś to szczęście pracować zarówno z tą, no, z najlepszymi, z najwybitniejszymi inscenizatorami tej starej szkoły, z ludźmi, którzy debiutowali po wojnie w latach 50., 60., rozwijali tutaj zespół Starego Teatru, więc z takimi ludźmi jak Jarocki, jak Grzegorzewski. Z drugiej strony, no, stałeś się częścią ruchu przemian w teatrze. Pracowałeś z nowym pokoleniem, ojcobójców, czyli z Krzyśkiem Warlikowskim, z Grzegorzem Jarzyną, z Markiem Fiedorem, a potem jeszcze z kolejną falą, może już nie ojcobójców, ale na pewno falą nowej. Jeszcze młodsi, jeszcze zdolniejsi. Tam byli młodsi, zdolniejsi ojcobójcy. Czyli z takimi ludźmi jak Michał Borczyk, jak Krzysiek Garbaczewski. I wiesz, ciekawi mnie na początek twoja refleksja jako aktora, który model reżyserii teatralnej, który model reżysera był i jest ci bliski? Czy ten reżyser analityk, reżyser matematyk w jakimś sensie, jakim był Jerzy Jarocki, czy wizjoner żyjący, jakby budujący własny kosmos, planetę, Grzegorzewski? A z drugiej strony, czy ta nowa fala, która sięgała po inną tematykę, po inny rodzaj ekspresji, co brałeś jako aktor od tamtych reżyserów, a co zawdzięczasz tej kolejnej fali, kolejnej generacji?
Bardzo, bardzo takie obszerne pytanie. Trudno powiedzieć, bo to wszystko zależy od momentu, w którym akurat się trafiło na takiego albo innego reżysera, czy taki, czy inny sposób patrzenia na teatr, na tę sztukę i na człowieka w ogóle w teatrze. I każdy z nich w jakiś sposób dzisiaj, bo jak patrzę na to z perspektywy czasu, to jednak wygląda to inaczej niż odczuwałem wtedy, bo jeżeli można porównać, to już dzisiaj jakby jest to stary temat bardzo, może dawno nie poruszany, ale tu w Krakowie zawsze, ja pochodzę z Krakowa i też tu kończyłem szkołę i ten stary teatr zamieniłem na nowy teatr w Warszawie. Tutaj też byłem aktorem przez jakieś 5 lat. I zawsze tutaj funkcjonowało takie dosyć nacechowane, pewno określoną jakością, taki był dylemat, czy taka zawsze była, taki był konflikt, czy takie różnice, czy takie dwa obozy, można nawet powiedzieć, które w gruncie rzeczy, jak się dzisiaj patrzy na to, nie były wcale wrogie, ale wtedy tak się wydawało, czyli jakby taki obóz Jarockiego i obóz Lupy. To mówiło się bardzo ogólnie, bardzo, tak powiem, brutalnie, bez wnikania. No tak, bo ja oczywiście zapomniałem o Krystianie, z którym był moim profesorem. Profesorem grałeś w Muzilu. W dyplomie, tak. A potem w Terze właśnie, w waszym teatrze, w Związkach Klary. Ale to chodzi generalnie o filozofię, znaczy o podejście jakby przede wszystkim do pracy z aktorem, bo jeśli chodzi o oczywiście dobór tematów, o kosmos, o świat, o to uniwersum, którym się zajmowali, aczkolwiek były różne, to tam można znaleźć wiele punktów wspólnych, choćby między na przykład, dajmy na to, matką Witkacego, a nie wiem, bezimiennym dziełem Krystiana Lupy, prawda? Czy Jarockiego. Tak, matką. Że to nie było tak znowu odległe. Jednego i drugiego ciekawiła w gruncie rzeczy jakaś tam metafizyka i ten kosmos, czy jakaś religia, wiara jakby między taka ludzka. Ale to, co się dzieje między w tym kościele, nie wiara, tylko kościół ten ludzko-ludzki, tak? Dąbrowiczowski. Ale no, najważniejsze było to podejście do aktora i to jest coś, co na pewno no, dla mnie jest takim bardzo, bardzo jednoznacznym wyróżnikiem. Znaczy oczywiście o wiele bliższy był mi ten kosmos i ten świat Lupy, jego podejście do aktora, które w skrócie sprowadza się do pewnego rodzaju akceptacji. Znaczy akceptacji, afirmacji czegoś, co jest niedoskonałe, czegoś, co jest jeszcze mizerne, czegoś, co się dopiero rodzi, czegoś, co jest nieśmiałe, czegoś, co nie ma już jakiegoś wyrazistego, scenicznego wymiaru. Natomiast Jerzy Jarocki był człowiekiem bardzo, bardzo wymagającym, nie może jakiegoś błyskawicznego, ale dosyć szybkiego efektu. On szukał rzeczywiście w aktorach bardzo silnych osobowości scenicznych, ewidentnie scenicznych, ludzi, którzy dysponują odpowiednim aparatem, głosem, którzy potrafią postawić akcent, którzy potrafią się wcielać, czy dokonać jakiejś transformacji, zmieniać się w jakimś sensie, czy kształtować swoją fizyczność i swój głos. I ja akurat w moim przypadku no, to była męka. No, to było, ja rzeczywiście po tej dwuletniej jakby kursie, czy mistrzowskiej klasie w cudzysłowie u Peszka, a potem dwuletnich zajęciach z Lupą, zostałem kształtowany w zupełnie innym kierunku. Ja rzeczywiście szukałem raczej wolności, otwartości i gdzieś grzebania się w sobie, bazowania na sobie i szukania też odpowiedzi w swoim własnym doświadczeniu. Natomiast u Jerzego Jarockiego one się do niczego nie nadawały. Tam rzeczywiście trzeba było bardzo szybko wejść w jakąś określoną postać, w jakąś formę i bardzo konsekwentnie, bardzo, bardzo intensywnie się jej trzymać. I mnie akurat ta praca nie ani się nie podobała, ani specjalnie nie wychodziła, ani nie mogłem z panem Jarockim, z panem Jerzym, mimo że go bardzo szanowałem i jego błyskotliwość, jego inteligencję, jego też nieprawdopodobną złośliwość, słynną złośliwość, anegdotyczną złośliwość. I też refleks taki jeżeli chodzi o poczucie humoru, bardzo szanowałem, ale nie mogłem się odnaleźć jako aktor po takiej jakby szkole pewnego rodzaju swobody czy intymności, nawet bym powiedział, i delikatności, i też pewnego jakby cichego mówienia. Ja nigdy nie miałem dużego głosu i tak dalej. Zawsze mnie to stresowało, że nie potrafię jakby stanąć na scenie i zaistnieć w tak mocny sposób jak koledzy, nawet młodsi. Tam był wtedy taki ulubiony młody aktor,
pana profesora, czyli Szymon Kuśmider, który dosyć szybko jakby wcielał się w takie postaci, które można powiedzieć, że się upodabniały do Jerzego Radziwiłłowicza i też z tym jakby głosem, z tym tembrem, czyli z takim społecznym odbiorem Jerzego Radziwiłłowicza potrafił bardzo fajnie współgrać, bawić się nim. Ja tego nigdy nie umiałem, dlatego się bardzo męczyłem. Natomiast rzeczywiście u Krystiana Lubę poczułem i to podobnie mogę powiedzieć u Jerzego Grzegorzewskiego, który jest jakby był wizjonerem, jakby to był człowiek, który się jakby nie powiedzieć w skrócie nie pochylał nad psychologią postaci, nad budowaniem dramaturgii takiej tradycyjnie jakby pojętej opartej na jakichś takich prawidłach psychologicznych i naprawdę jak postaci, tylko raczej stwarzał pewne napięcia, tak on to nazywał. Napięcia, które były jakby często jakby można powiedzieć, że one były jakby czysto wizualne. Nie do końca się z tym zgadzam, tam dla mnie też jakby on się ocierał o coś, co mógłbym też nazwać taką metafizyką, ale też poczułem w pracy z nim, tutaj robiliśmy Dziady, 12 improwizacji, ta premiera była bodajże w 96 może roku, nie pamiętam, i też poczułem w tej współpracy z nim taką ogromną jakby afirmację, akceptację też siebie i pewnego rodzaju więź i miłość nawet z nim, że on po prostu bardzo kochał swoich aktorów i dawał im to odczuć. Ja w takiej atmosferze rzeczywiście wtedy jeszcze będąc takim bardzo skomplikowanym i dość zakompleksionym byłem chłopcem z też młodym gejem, który to długo starał się ukryć i wypierał i się tego bał, i się tego wstydził w tym bardzo homofobicznym świecie, w którym przyszło mi wzrastać. U niego jakby czułem się bardzo swobodnie, czułem pewną moc, czułem taką siłę jak wtedy, kiedy pracowałem z Dupą i robiliśmy Człowieka bez właściwości Roberta Musila, czyli nasz spektakl dyplomowy. Więc tak bym to mniej więcej porównał, jeśli chodzi o tych młodych i o tych ojcobójców, czyli młodych zdolnych i jeszcze młodszych, jeszcze zdolniejszych, czyli Walikowskiego, Jarzynę Garbaczewskiego, teraz Katarzynę Kalwat, no Michała Borczucha, z którym pracować uwielbiam. To już jest też jakby kwestia w jakimś sensie pokoleniowa. Znaczy ja się czuję, to są właściwie, no nawet ci młodsi, to są właściwie moi koledzy, przyjaciele, to są też ludzie, z którymi można powiedzieć, że się idzie jakoś tak przez, w jakimś sensie czasem równolegle, nie spotykając się, a czasami bliżej przez życie i bardzo podobnie odbieramy świat, bardzo podobnie odbieramy przede wszystkim no, te nasze jakby napięcia społeczne, bardzo podobnie myślimy o tym, że znaleźliśmy się wszyscy jako społeczeństwo w głowie wariata i że jesteśmy właściwie jakoś poddani jakiemuś takiemu strasznemu szantażowi jakichś fanatyków, którzy nas po prostu odklejają od świata, którzy gdzieś nas tam po prostu na jakąś bocznicę dziejów gdzieś tam przetaczają ten wielki pociąg pod tytułem Polska i zamykamy się tam właściwie w jakiejś własnej takiej sadomasochistycznej bańce, w której po prostu po której ścianach cieknie po prostu krew. I myślę, że to podobnie mimo tych różnic pokoleniowych, choćby z Krzyśkiem Garbaczewskim, bo to już jednak dzieli nas te chyba 20 lat, czy 15 lat, już nie wiem ile dokładnie, to czy Michał Borczuch, odczuwamy bardzo podobnie przede wszystkim jakby taką jakąś nieprzystawalność czy nieadekwatność życia polskiego, polskiego społeczeństwa i Polski do tego, co się dzieje w świecie, że my mamy niepozałatwione sprawy, które cały świat ma załatwione już 50 lat temu. To jest bardzo ciekawe ujęcie tego, jakby to nazwać, tej przemiany. Czym jest reżyseria, co łączy reżyserów ze sobą, bo to, co opisałaś w kontekście Starego Teatru lat 90., ale też oczywiście wcześniej, jeszcze od dyrekcji Hibnera, no to jest teatr, w którym reżyserzy dzielą nie tyle poglądy, czy łączą reżyserów nie tyle poglądy, co po prostu zespół aktorski, ten sam zespół, z którym pracują, który rozwijają, każdy w inny sposób, każdy jakby z własnym kosmosem. Natomiast mam wrażenie, nie wiem czy to potwierdzisz, że dzisiaj tym, co łączy reżyserów i reżyserki, jest światopogląd w pewnym sensie. Znaczy używają różnych narzędzi, właściwie do wyrażenia, jak to mówisz, prawdy jednej bańki. Czy to zamknięcie w jednej bańce nie przeszkadza ci, nie jest w jakimś sensie blokujące dla rozwoju artystycznego teatru? To, że rzeczywiście duża część reżyserów i reżyserek po prostu podziela podobne poglądy. Nie ma między nimi prawdopodobnie różnic na temat, nie wiem, ogólnopolskiego strajku kobiet czy sytuacji osób LGBT. Myślę, że różnice jednak jakieś tam są i te różnice, one można powiedzieć, że one są niuansem już, no, to jakby jest zniuansowane, że no, dajmy na to, jeżeli chodzi o nazwijmy to bardzo szerokim pojęciem gender,
to na przykład Maja Kleczewska jest o wiele bardziej progresywna i drapieżna niż na przykład Krzysiek Warlikowski, który raczej te sprawy związane właśnie z płcią, czy z obyczajowością, czy z tożsamością, że on je przez ostatnie lata raczej odsuwa trochę na bok, nie są dla niego tak interesujące jak los, przemijanie, czy w ogóle eschatologia, prawda? Im jest starszy, tym więcej o tym myśli, czy też to nieustanne jego grzebanie się w polskim sumieniu. Z kolei Krzysiek Garbaczewski, dla Krzysiek Garbaczewskiego na przykład te sprawy, czy sprawy wolności osobistych, prawda, czy prawa decydowania o własnym ciele i tak dalej, one są tak oczywiste, że on w ogóle o nich nie mówi. To jest jakby, jak wchodzi się w jego świat, to wiadomo, że się w nim, że znajdujemy się jakby w głowie, czy wyobraźni człowieka, który nawet o tym nie mówi, bo to jest jasne, prawda, podczas gdy na przykład Maja Kleczewska czy Michał Borczuch lubi o tym mówić wprost. Ale jak już mówisz o tej bańce, to jest bardzo ciekawy temat, bo zagrałem w tej chwili, skończyłem parę dni temu zdjęcia do filmu Strachy, czy tam Wszystkie nasze strachy. Łukasza Rondudy, oryginalnie, czy pierwotnie kuratora sztuki współczesnej z SMSN-u, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, który już reżyseruje swój trzeci film, skończyliśmy właśnie, trzeci film o współczesnych artystach wizualnych, żyjących, nawet zresztą młodszych od aktorów, często grających. Zagrałem u niego w jednym filmie potem Serce Miłości, zagrałem Wojtka Bąkowskiego, a teraz zrobiliśmy film, gdzie główną rolę gra Dawid Ogrodnik, o Danielu Rycharskim, młodym artyście wizualnym, żyjącym w Krówku na północy Mazowsza, koło Płocka, który jest gejem, który mieszka na wsi, jest profesorem zresztą krakowskiej ASP, chodzi w dresie z tęczową lamówką po tej wsi, jest bardzo wierzący, bardzo głęboko i szczerze wierzący, należy też do tego środowiska, czy jak je nazwać, Wiara i Tęcza, które gdzieś działa na peryferiach tego głównego nurtu katolicyzmu w Polsce. Zdaje się, że nie bardzo chyba są akceptowani przez Episkopat Polski. I on działa jakby właśnie w inny sposób, jakby to jakby w jakim sensie te jego działania jakby w jakim sensie stoją, jakby czy sprzeciwiają się, czy on jakby działa wbrew tej tendencji całego społeczeństwa, które jakby my sobie mówimy na tych swoich Facebookach swoje prawdy, a tamta część społeczeństwa, druga, mówi swoje prawdy i pozostajemy, właściwie one się nie przenikają i tylko rośnie coraz bardziej wrogość i niechęć tych dwóch skłóconych tak skrajnie ze sobą części społeczeństwa. Natomiast Daniel Rycharski, i do czego to jakby zmierza? To zmierza do tego, że za chwilę, co było widać wtedy, kiedy już ta straż kościołów prawicowych chłopaków z przerostem mięśni już zaczęła bronić kościołów, stali tam z tymi różańcami, z pięściami, w których trzymali różańce, to już tam właściwie wygląda na to, że może dojść do wojny bratobójczej. I do tego właściwie wszystko zmierza. A Daniel Rycharski... Stoi gdzieś na pograniczu tych dwóch światów. On stoi na pograniczu, ale też jakby... On w sposób bardzo autentyczny, niewymuszony i niesentymentalny wyciąga rękę. To znaczy on chce zmienić jakby mentalność tych ludzi od środka. Choćby przez takie działanie jak ścięcie drzewa, na którym powiesiła się młoda 16-letnia lesbijka, a pod którym podcięła sobie żyły jej partnerka, dziewczyny z Podkarpacia, które zostały zaszczute przez swoich sąsiadów i rodzinę i popełnił samobójstwo. I on to drzewo ściął, zrobił z niego krzyż. Na krzyżu wyrzeźbił motyw ruty, czyli niewinności i dziewictwa. I z tym krzyżem zrobił drogę krzyżową na krakowskim przedmieściu w Warszawie. To jest przykład. I on jakby ta jego koncyliacyjność w teatrze, jakby tego typu koncyliacyjność w teatrze polskim jest bardzo rzadka, ale się zdarza. I teraz mogę powiedzieć rzeczywiście o dwóch takich reżyserach, którzy próbują to zmienić z różnym powodzeniem, ale myślę, że to są bardzo ciekawe podejście do tych napięć społecznych w Polsce. Jednym z nich jest Cezary Tomaszewski. A drugim jest Jędrzej Piaskowski. Akurat obydwaj są w konkursie. Obydwaj są w konkursie. Pokazujemy Gracjana Pana. Tak. Rzeczywiście spektakl, który przecina na wskroś wszystkie bańki, bo korzysta z materiału jakby biograficznego i muzycznego youtubera, bardzo popularnej postaci.
człowieka, który jakby skupia w sobie dzisiaj to, co moglibyśmy nazwać kulturą, ludową kulturą internetu. Dobrze to nazwałeś. Z kolei Piaskowski dyskutujący w kolejnych swoich przedstawieniach z takim kodem genetycznym Polski, ale robiący to w sposób zupełnie nie nietypowy, no bo... Nienacechowany jakby jednoznacznym stosunkiem do... Tak, jedną tak, wersją tak, narracji historycznej, tak, tak. Nie jest przywiązany ani do martyrologii, ani do tej, powiedzmy, nie jest ani przy trumnie Dmowskiego, ani przy trumnie Piłsudskiego, tak, więc tak, to jest bardzo interesujące. Tak. Ale ciekawe jest też, ciekawe jest w tym, co mówisz rzeczywiście, że i to w zasadzie jest pytanie, czy dzisiaj reżyserzy i reżyserki mogą jakby przyczynić się do budowania spójności społecznej. Bo mam jednak wrażenie, że te wielkie postaci z lat 60., 70., 80. nawet, postaci wielkich inscenizatorów, to byli jednak ludzie, którzy dyskutowali z bardzo określoną, wąską grupą społeczną, jaką była inteligencja chodząca wtedy do teatru. Mówisz o Swinarskim na przykład? Mówię na pewno, tak, mówię o Grzegorzewskim, mówię o Swinarskim. Pewnie wyłomem był wtedy Hanuszkiewicz, który tworzył teatr popularny. Niemniej mam wrażenie, że ta dyskusja, bardzo mocno też zakorzeniona w literaturze romantycznej, nie tworzyła jakby dostępu nie otwierała dostępu do teatru dla szerokich grup społecznych. Może się mylę, ale mam jakąś intuicyjne poczucie, że to dzisiaj na reżyserach może spoczywać odpowiedzialność, dużo większa odpowiedzialność za rzeczywistość niż w czasach PRL-u, niż w czasach komunizmu, kiedy teatr był pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa, uwalniającym jakieś napięcia tej niewielkiej, świadomej części narodu. No, jakby symbolem tego, jakby symbolicznym obrazem tej sytuacji teatru były Dziady z Świnarskiego, z tą słynną po prostu wielką improwizacją, której towarzyszyło rozbijanie jajka na twardo i chrapanie po prostu ludu śpiącego, tak jak zresztą o tym pisze Mickiewicz, głębokim, nieprzytomnym snem. Więc to jest pytanie może, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale czy dla ciebie to jest jakaś szansa na rozwój sztuki reżyserii? Odpowiedzialność za rzeczywistość. To ciekawe pytanie. Myślę, że tak, chciałbym może to jeszcze skomentować a propos tych lat 70. czy 80., bardziej 70., chociaż ja byłem wtedy oczywiście dzieckiem, a niemniej dużo o tym czytałem, no, wyrosłem tu w tym mieście, gdzie ten jakby ten czar Swinarskiego i ta nieprawdopodobna jakaś taka jednak społeczna siła tego wydarzenia, czyli no bardzo też politycznego, można powiedzieć, czyli Dziadów, właściwie w nim się tutaj, tym się oddychało. Tutaj właściwie to jakby każdy o tym mówił, nawet jak tego nie widział. Teatr jednak w latach przedinternetowych był... mimo wszystko był jakby, mam takie poczucie, mimo wszystko mniej elitarną sztuką niż dzisiaj, dlatego że siłą rzeczy nie było takiego wyboru, było tylko to jeszcze telewizor albo kino, a dzisiaj jednak jest internet, który oferuje nieprawdopodobną ilość atrakcji, czy platform, czy sposobów spędzania czasu, czy komunikowania się z myśleniem innych ludzi, etc., 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 czy z rozrywką. I nawet jak ktoś nie widział przedstawienia, to o nim słyszał. Nie wiem, czy dzisiaj, jak się nie widziało, jakie przedstawienia, to się o nim tyle mówi. Może o klątwie Frilicza w Teatrze Powszechnym w Warszawie, być może przez tę jakby pewną aurę skandalu, czyli Fellatio i plus powieszenie figury Jana Pawła II. I dzisiaj już może by to nas trochę mniej zszokowało niż parę lat temu wobec ujawniania tych wszystkich afer z księdzem Dziwiszem. Ale ja mam takie poczucie, że mimo wszystko, że oczywiście nie mam już takiej młodzieńczej, niegdysiejszej wiary, naiwnej wiary w to, że teatr, sztuka w ogóle może zmienić rzeczywistość i że ma na tę rzeczywistość wielki wpływ. Natomiast to samo dotyczy się jakby czytania książek. Mam poczucie, u nas czytelnictwo właściwie jest kompletnie na dnie. Ludzie czytają głównie to, co się, to się dzieje na portalach społecznościowych, ale nawet to jest czasami dużo informacji, ale mam takie poczucie, że mimo wszystko gdzieś jest na dnie, gdzieś jakaś tam się żarzy, jakaś iskierka nadziei,
że kropla mimo wszystko drąży skałę i że jak patrzy się na, no jestem 30 lat aktorem, to że sporo czasu, od tam może 15 lat czasami coś wyreżyseruję, wyreżyserowałem kilka, 10 czy 8 przedstawień, przetłumaczyłem może 35 tekstów teatralnych. I można powiedzieć, że mam już jakieś doświadczenie i jakieś wyobrażenie, jakąś perspektywę, taki dystans jakby czasowy. Mhm. I trzeba przyznać, że jednak pewne typy myślenia, zachowań, ekspresji scenicznej, aktorskiej, czy też konwencji, w jakiej się świat konfiguruje na scenie, mówię o reżyserowaniu, że pewne rzeczy już po prostu tak kompletnie wypadły z gry i z, jakby nie tylko chodzi o to, że nie są modne, ale że są pewnego rodzaju obciachem. To znaczy pewnego rodzaju taki no, realizm, naturalizm, takie dobre, tak zwane, przecież ja nie mówię tego jakby złośliwie wcale, wręcz przeciwnie, aktorstwo, takie bardzo aktorskie klimaty. Mówi się o takim teatrze prostym, ubogim, czy ja nie wiem, jakich jeszcze określeń użyć, że właściwie to już w tej chwili przestało funkcjonować jakby w głównym nucie, tego już właściwie nie ma. Większość reżyserów, jeżeli chce naprawdę zaistnieć, to można powiedzieć, że zapraszają nas, namawiają nas na pewnego rodzaju dialog z publicznością, na pewnego rodzaju, no widziałem parę przedstawień ostatnio, zwłaszcza w bardzo młodym pokoleniu, ale nie tylko. Często są to, tymi reżyserkami są często kobiety, nie mężczyźni, że tu mam do czynienia z pewnego rodzaju, tak bym to nazwał, otwartą formą, to znaczy, że te przedstawienia, te spektakle, te widowiska, te pokazy, te spotkania, jak to jeszcze nazwać, że one nie mają na przykład zamkniętej konstrukcji, nie mają zamkniętej formy. Czasami zmienia się też tekst. Tekst jest często improwizowany. Aktorzy nie dują, aktorzy nie krzyczą, aktorzy nie wypowiadają, patrząc gdzieś w pustkę jakichś monologów, które są gdzieś adresowane do jakichś nieistniejących bytów, tylko rzeczywiście tu się odbywa właśnie cały czas bardzo żywa, bardzo zresztą trudna i wymagająca dla aktorów, jako aktor to mówię, rozmowa z publicznością, która zawsze jest obarczona pewnym ryzykiem, prawda? Pewnej niechęci, napięcia, nieporozumienia, czy wreszcie pustki w głowie, czy spowodowane zbyt dużym napięciem. Ten teatr otwarty, który się uprawia właśnie i Garbaczewski, i Maja Kleczewska, ale może mniej, może bardziej Michał Borcz, w tej chwili te młode reżyserki, Magda Szpecht, którą bardzo ceniam, Kasia Kalwat, z którą teraz pracuję i która też wydaje mi się proponująca bardzo ciekawe myślenie, że to już jest właściwie teatr, który jest trochę na pograniczu performance'u, który jest trochę na pograniczu gdzieś działania z zakresu sztuk wizualnych, przy też takim niesamowicie intensywnym, częstym i gęstym używaniu różnych technik, a to komputerowych, różnych technologii, a to po prostu jakby kamery, projekcji, mikrofonów, nagrań, etc., 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 etc. Teatr stał się właściwie taką bardzo pojemną sztuką, która łączy bardzo różne gatunki i młodzi, coraz więcej młodych reżyserów, tych, którzy mnie interesują, jakby swobodnie porusza się właściwie w kilku dziedzinach, podobnie jak ci artyści, którzy są dzisiaj kształceni, nie na Akademiach Sztuk Pięknych, nie tylko jako malarze, jako graficy, jako fotograficy. Czyli oni potrafią coś napisać, potrafią coś narysować, potrafią coś fotografować, zrobić film, napisać utwór poetycki, zaśpiewać coś, czy zagrać. Znaczy to jest jakby, to jest chyba... A przecież właśnie mi się wydaje, że taki teatr też ma wielką, przykładem jest Teatr w Wałbrzychu czy Teatr w Legnicy. To co w Legnicy zrobił Jacek Głąbi i to co w Wałbrzychu zrobił Piotr Kuszczyński w Wałbrzychu. To znaczy, że bardzo otworzył teatr na społeczeństwo, na taką społeczność, na takie grupy, które do tej pory, które wcześniej do teatru nie chodziły. No właśnie, myślę, że o to mi chodziło w pytaniu o różnicę między Wielkim Teatrem Inscenizatorów, którego symbolem jest stary teatr, opartym na wyrafinowanej literaturze, przede wszystkim XIX-wiecznej, o teatrze, który być może miał większe zasięgi, bo faktycznie nie było konkurencji, jeżeli chodzi o wysoką rozrywkę, ale jednak stawiał bardzo wysokie progi. To prawda.
prawda. Obecny teatr również stawia wymagania, tak. Ale jak sam powiedziałeś, jest otwarty. Myślę, że ta przemiana oznacza też większą demokratyzację, większy fokus na widza i widzkę, nie? Większe skupienie na możliwości dialogu, to o czym mówiłeś, co występuje bardzo mocno i u Warlikowskiego, ale też właśnie u Magdy Szpecht czy u Jędrzeja Piaskowskiego. To, co czasami też jest już takim gestem, ale ciągle działającym, że stajecie, wy aktorzy i aktorki, naprzeciw publiczności i mówicie niejako we własnym imieniu, a czasami wręcz po prostu we własnym imieniu. Tak. To jest też sięganie po formy dokumentalne, które w jakimś sensie też równają ten dystans, umożliwiają wejście w jakieś historie, że tak powiem, z życia wzięte, ale historie bardzo bliskie dla doświadczenia publiczności. To byłaby być może jakaś przemiana. Ale chciałem cię zapytać o twoje własne doświadczenie reżyserskie. Wspomniałeś o 8 czy 10 nawet spektaklach. Debiutowałeś w 2010 roku. Ale ciekawe jest, że po tylu doświadczeniach z inscenizatorami, demiurgami, z wizjonerami, z ludźmi, którzy tworzą własne planety i własne kosmosy, ty w gruncie rzeczy wyspecjalizowałeś się, jeżeli mogę tak powiedzieć, w amerykańskiej świetnie skrojonej dramaturgii, po prostu której symbolem jest oczywiście Tennessee Williams, czy tekstach, które po prostu zawsze działają i które jakby powodują, czy tak nie powodują, tylko tworzą jakby tęsknotę, sytuację reżysera za tym, żeby się ukryć za tekstem. Nie? Że to nie ty przemawiasz, ale przemawia tekst. Zresztą jest bardzo ciekawe w kontekście Swinarskiego, bo przywoływałem to w rozmowie z Krystianem Lupą. On gdzieś na początku lat 60. powiedział, że wyolbrzymiona pozycja reżysera w polskim teatrze wynika z braku dobrej dramaturgii w języku polskim i z konieczności jakby budowania tych światów od nowa. Mówił to też pewnie o sobie, no bo on próbował rozmontować romantyczną literaturę, uczynić ją bardziej uniwersalną. Na ile to się mu udawało, to jest inna sprawa. Krótko mówiąc, czy to, że zająłeś się Tennessee Williamsem, go tłumaczysz, wystawiasz, oznacza, że chcesz być właśnie takim niewidocznym reżyserem, który... Wolałbym być niewidocznym reżyserem. Nie, no moja reżysera... Wiesz, to szczerze, jest twoja ścieżka? Szczerze powiem, to jest trochę przypadek. No, ja po prostu zacząłem reżyserować dlatego, że też namówiony kiedyś jeszcze z jakiegoś bardzo jakiegoś takiego pragmatycznego względu przez Krzyśka Warlikowskiego, żeby coś przetłumaczyć. Zacząłem go tłumaczyć, potem się do mnie zgłosił redaktor z wydawnictwa Znak i że słyszał, że ja przetłumaczyłem Tramwaj zwany Pożądanie. Ja żeby go tłumaczyć i znalazłem w tym jakąś taką rzeczywiście perwersyjną przyjemność, znaczy pewnego rodzaju, że to jest rzeczywiście kompletnie nie dzisiejszy już świat, ale druga strona medalu jest taka, że ja to już kilka razy mówiłem i czasami się ludzie dziwią, ale ja wciąż tak uważam i teraz to jest dzisiaj w tym roku w ogóle to się staje niemalże oczywiste, że te problemy, o których, czy nawet ten język, ta narracja, czy te społeczne napięcia, które towarzyszyły pisarstwu Williamsa te 50 lat temu, że one właściwie w Polsce w tej chwili są bardzo aktualne. No tak, oczywiście kwestia rodziny, kwestia rodziny, tak, ale też upadek, właśnie homoseksualizmu. Tak, upadek patriarchalnego mężczyzny. Tak. I też relacje między synem, takim jakby miękkim homoseksualnym synem, a ojcem, który jest dyktatorem. Bardzo wiele, czy rozhisteryzowana pobliwa i nadopiekuńcza matka syna, zwłaszcza głównie syna, bo te relacje są u niego najbardziej barwne i ostre. I język oczywiście jest coś takiego w nim, że w tym Williamsie i wiesz to, ja to traktuję trochę sentymentalnie. Ja po prostu nie wiem dlaczego, ale no, to jest jakby też jakby część mojej osobowości. No, ja jestem też trochę sentymentalny i mnie to po prostu naprawdę tak trochę wzrusza jak opowieści Wigilii. Jakby to są takie, czy Kevin Sam w domu, to jest coś takiego. No, każdy z nas ma w sobie takiego pluszowego misia, takie ciepło i Tennessee Williams coś takiego we mnie wywołuje. Mimo, że mówi o jakichś najczarniejszych stronach ludzkiej egzystencji. Ale on mnie rozczula, bo on jednak patrzy na swoje postacie, on patrzy na swoich bohaterów z nieprawdopodobną czułością. A może tobie po prostu w tobie się odzywa aktorska tęsknota za dobrą partyturą.
bajką, którą można odtworzyć, bo przecież ty, wy wszyscy z tej nowej generacji macie potężne doświadczenie filmowe, telewizyjne. No i też, jeżeli chodzi o dramaturgię, jakby też tego jakby pisania, choćby Michała Borczucha pisania wspólnie scenariusza, co właściwie nie wygląda, że się siada i się pisze scenariusz, tylko się po prostu improwizuje. Czasami się w domu coś pisze, albo nagrywa się, przynosi na próby i potem się to czyta, potem się to ewentualnie stara się to jakoś wyimprowizować, odegrać i się o tym rozmawia i się później jakby to jakoś wkłada do jednego gara i tam to się gotuje. Mówiłeś o Krystianie Lupie, że on nie lubi, to jest jedna chyba z najważniejszych uwag, jakie ja słyszałem w życiu, czy w ogóle podejść, czy jakby sposób takiej filozofii, jeżeli chodzi o teatr, że on nie lubi dramatów i nie wystawia dramatów, głównie to są powieści. Jego adaptacje powieści, ponieważ w życiu ludzie tak nie mówią, że to są skończone zdania, których nikt nie przerywa, w których my wiemy dokładnie, jak skończymy zdanie, kiedy je zaczynamy. No, język jest straszną hybrydą, jest jakąś taką... No, ale wracam w takim razie do pytania, dlaczego Tennessee Williams, który właśnie tworzy skończone, świetnie skonstruowane dialogi, które oczywiście działają w każdym języku, oczywiście w twoich tłumaczeniach. Super, no bo jako aktor wiesz, co działa ze sceny. Tak, ja wiem, to brzmi. Ile aktora w reżyserze? Czy ty, kiedy reżyserujesz, pokazujesz swoim kolegom, może nie pokazuję, koleżankom? Ale jeden tytuł jest tutaj chyba, mówi najwięcej, jest najbardziej jakby wymowny, to jest Szkoła Menażeria, którą zrobiłem w Opolu i to była pierwsza rzecz, którą wyreżyserowałem. Zaproponował mi to Tomasz Konina. Nie mogę się pogodzić z tym, że odszedł parę lat temu zupełnie niespodziewanie, który wspaniale prowadził teatr w Opolu i jakby wyprowadził je na szerokie, można powiedzieć, wody takiego europejskiego, tak zwanego rynku teatralnego, festiwalowego i tak dalej. I zrobiłem spektakl po prostu bardzo osobisty, ponieważ zobaczyłem w tej historii siebie i swoją matkę i też swojego nieobecnego ojca, ponieważ no, tam jest jej nieobecny ojciec, bo on jakby opuścił tę Amandę i dzieci się niedługo po ślubie, a mój ojciec umarł, kiedy ja miałem 4 lata i też miałem do czynienia z taką jakby, nie była patologia nigdy, ale jakby moja mama była bardzo neurotyczną, bardzo doświadczoną przez życie i przez los osobą. Ja byłem najmłodszym z czwórki dzieci, także między moja mama, jak ja mnie urodziła, miała prawie 40 lat i jakby doświadczyłem czegoś podobnego jak ten Tom, który jest główną postacią męską Szkoły Menażerii. I nawet w scenografii, właśnie scenografia trochę przypominała moją kuchnię właśnie w takiej ruderze, w której mieszkałem, w której się wychowałem, a zdjęcie ślubne na ścianie to było ślubne zdjęcie moich rodziców. I tam rzeczywiście trochę było to rodzajem spowiedzi, pewnego rodzaju rozliczeniem się ze swoim dzieciństwem, ze swoim okresem dojrzewania, z okresem buntu i z tym okresem, kiedy się właściwie neguje wszystko, a przede wszystkim swój dom, przede wszystkim swoje korzenie, przede wszystkim swoją matkę i to, jak mnie ukształtowała. I był to jakiś też tak rodzaj jakby takiego hołdu, który tej swojej mamie złożyłem. Natomiast czytając i tłumacząc Szkołę Menażerii, ja to po prostu, no nie wiem, ja to poczułem. Jeżeli ty mówisz, że to jest trochę aktora w reżyserze, to bez wątpienia tak. Że to jakby, że ja tam... I tak też sobie wyobrażam reżyserowanie i tak i właściwie to widzę wśród tych, którzy mnie otaczają i którzy ze mną pracują, mówię o reżyserach, że teatr może być tylko osobista albo żaden. Znaczy, jeżeli się tylko opowiada o prawdach ogólnych, to po prostu się, oczywiście zgodzimy się z tym i przyznamy rację, natomiast tak wewnętrznie w gruncie rzeczy ziewamy, że to nas nie interesuje, że najbardziej uniwersalne jest to, co jest prowincjonalne i co jest jakby swoiste. Na koniec chciałem cię zapytać o pracę jurora. Będziesz częścią multidyscyplinarnego jury. Każdy z was skupia się na pewnym wybranym obszarze dla siebie swoistym. Tobie dyrektor artystyczny wyznaczył ten obszar pracy aktorskim, z aktorem, relacji między reżyserem a zespołem aktorskim. Powiedz, czy masz kryteria, którymi chciałbyś się kierować w ocenie tych spektakli, które prezentuje festiwal w ramach konkursu? Tak, zawsze jak co to znaczy dobra praca reżysera z aktorem? To jest to samo. Polega?
To jest właściwie, czy jestem jurorem, czy jestem no, jakby też członkiem zespołu aktorskiego, który ogląda inne przedstawienie, czy też jestem po prostu jakby szarakiem z ulicy, po prostu takim przeciętnym, tak zwanym widzem, to właściwie odbiór jest zawsze ten sam. No, albo coś na mnie działa, albo nie działa, albo jest skuteczne, albo jest nieskuteczne. A skuteczne jest wtedy, kiedy pojawia się prawda. Znaczy prawda, oczywiście to jest bardzo duże, szerokie pojęcie, można o różnych prawdach mówić. Twierdzą, że nie ma jej. Że jej w ogóle nie ma. Prawdy nie istnieje, ale to jest tak, chodzi oczywiście o taką prawdę, która mnie się wydaje prawdziwa i która mnie przekonuje. To jest taka prawda zdarzenia aktorska, że to, co się, że ktoś mi jakoś nie na siłę nie próbuje czegoś wepchnąć, z czegoś, w co sam nie wierzy. I czegoś, czego nie, a przede wszystkim, co jest niestety aż dziwne, że można w ogóle to zapytać, ale czy w ogóle wie, co mówi. Bardzo wielu, i też tego doświadczyłem, zwłaszcza w młodych latach pracy aktorskiej, że często się po prostu robi rzeczy, których się nie rozumie. Przede wszystkim mówi się rzeczy, których się nie rozumie. Myślę, że aktor, że człowiek, artysta, który, przepraszam za ten argument, ale który bierze za to pieniądze i żyje z tego, który nie rozumie to, co mówi, nie ma prawa wyjść na scenę, bo po prostu, nie ma czegoś takiego, nie da się oszukać. Rozumiem, że świadomość, świadomość nie tylko intuicja, nie tylko żywe emocje. Intuicja też jest, też ma wpływ na świadomość i ta intuicja, że też wystarczy, ale ona musi nastąpić, ona musi wystąpić. Ja muszę widzieć, że aktor ma kontakt z tym, co mówi, z tym, co robi na scenie, ale oczywiście no, wszystkich nas, to jest jakby powszechne w każdej dziedzinie, gdzie się występuje publicznie, jest też pewnego rodzaju swoboda, którą się nabywa właśnie z czasem, która jest w jakimś sensie funkcją tej właśnie prawdy, tego, że wiem, po co tu jestem, bo nawet zawsze wystąpienie każde publiczne wiąże się z tremą, wiąże się z tym, że człowiek jest troszkę szybciej bije serce, czerwieni się, jest zdenerwowany, ale jeżeli ma naprawdę świadomość i kontakt z tym, co mówi i co się dzieje w jego umyśle, to nawet w sytuacji stresowej ta sytuacja go jakby nie sparaliżuje, nie ma takiego ryzyka. To bardzo ciekawe, co mówisz, bo przygotowując się do tych rozmów i w ogóle do festiwalu, obejrzałem jeszcze raz Dziady w reżyserii Konrada Swinerskiego. Rozmawialiśmy o tym spektaklu z Krystianem i doszliśmy wspólnie do wniosku, że język estetyki przebrzmiał, nie działa ten rodzaj efektów specjalnych, ten rodzaj oświetlenia, kostiumu. To jest jakiś rzeczywiście anachronizm dzisiaj. Natomiast to, co działa, to co mówisz. Świadome mówienie tekstu ze sceny. I w tym jest mistrzem Jerzy Trela. To znaczy, tak jak on mówi Mickiewiczem, bo on nie mówi Mickiewicza, on mówi Mickiewiczem. On myśli mówiąc i mówi myśląc. To jest jakiś fenomen i faktycznie ja też osobiście tego zawsze szukałem w teatrze. Najczęściej znajdowałem to w Szekspirze, no bo jakby pokłady myślenia są u niego największe, ale mam nadzieję, że to na co czekasz, znajdziesz również w spektaklach nieopartych na klasyce. Mamy różnorodny w tym roku repertuar. Są rzeczy zupełnie nowe, napisane specjalnie scenariusze dla spektakli teatralnych. Są też odwołania do rzeczy bardziej klasycznych. Jest literatura dokumentalna, więc mam nadzieję, że ten głos świadomości i szczerości znajdzie się w tych spektaklach, czego ci bardzo życzę. Wszyscy sobie tego życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Jacek Poniedziałek, aktor Nowego Teatru w Warszawie, juror Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. A ja Państwa serdecznie zapraszam do udziału w online-owej wersji festiwalu, która mam nadzieję będzie nie gorsza i nie mniej ciekawa niż wersja na żywo. Z pewnością bardziej dostępna, więc w waszych domach przez cały tydzień spektakle, spotkania, rozmowy, warsztaty, projekcje filmowe, audycje radiowe, wszystko to w ramach Święta Sztuki Reżyserii Interpretacje. Serdecznie zapraszam. I za darmo. Tak jest. I za darmo. Dziękuję.